Woo! To był dobry kąt! 55, 7, 8, 9, było już 60 przez chwilę, nie? 60, patrzcie na licznik. 1. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj przetestujemy sobie Rimaka Nevere, który został dodany do Forza Horizon 5 w zeszłym tygodniu. Ale zanim przejdziemy sobie do nowego Rimaka, zerknijmy na chwilę na poprzedniego Rimaka, który w Forzie już jest od dłuższego czasu i którego znacie pod nazwą Rimak Concept 2. I pewnie zabieracie go za każdym razem, jak trzeba gdzieś pobić jakiś rekord, gdzie potrzeba super dobrego przyspieszenia, a niekoniecznie dobrego prowadzenia, zgadza się? Ten samochód wydaje się być bardzo ciężki na zakrętach, ale przede wszystkim ma dwa biegi. Sama marka Rimac jest to marka chorwacka. Niedawno prezes tej marki wykupił 51% udziału w marce Bugatti, czyli marka Bugatti jest to marka francuska. Zresztą chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, czym Bugatti jest, zgadza się, ale wykupił sobie 51% udziałów, czyli teraz jest większościowym udziałowcem, czyli tak jakby właścicielem spółki Bugatti i ma decydujący głos, jeśli chodzi o rozwój marki Bugatti. To jest bardzo ciekawe. Sama marka Rimac istnieje od 2009 roku. Jakiś tam staż ma za sobą, dlatego że kilka tych samochodów już utworzyli i koncepcyjnych. Pierwszy koncept Rimaca mogliście zobaczyć chociażby w GTA Online. Tam można było sobie go, już nie pamiętam pod jaką nazwą on był, ale ten samochód generalnie był mega paskudny. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek normalnej grze wyścigowej ten samochód można było sobie przetestować. Ja już sobie odebrałem mojego Rimaca Nevere. No i wygląda sobie tak, mamy tutaj 19 rok i 21. No i właśnie z tym Rimacem jest dosyć ciekawa sprawa, bo on dostał dwa tryby jazdy. Jak wsiadamy, o, teraz mam przełączonego w trybie driftu, bardzo ciekawe, bo sobie trochę tym samochodem podriftowałem. Sprawa wygląda tak, że jak zostawimy samochód w jakimś tam trybie i wybierzemy go z powrotem z garażu, to on w tym trybie pozostaje, w takim jakim go zostawiliśmy, nie? No i powiem wam, nie wiem czy są jakieś różnice jeśli chodzi o prowadzenie. Oba samochody są bliźniaczo podobne do siebie. No, popatrzmy jeszcze na niego. Może tam coś tylny z zderzak się różni. Tutaj bok jest mega podobny, przód jest mega podobny. Ten spoiler też się tutaj odchyla. Nie? No, bardzo podobne modele, ale jeśli chodzi właśnie o te bebechy, o te wnętrzności, one się zmieniły dość mocno, dlatego że tym razem w Rimacu mamy już tylko jeden bieg. Jak sobie próbuję przełączyć, to nie mogę rzucić na dwójkę. Mamy już tylko jeden bieg, który możemy się posługiwać. Zyskaliśmy natomiast nowy, zupełnie nowy tryb driftowy. Nie wiem, czy powinienem do tego samochodu słuchawki zakładać, bo ani biegów nie muszę zmieniać, ani nic. Co do dźwięku? Nie wiem, czy... Jak myślicie, coś się zmieniło? Myślę, że jest chyba to samo, no po prostu elektryk, nie? Mam wrażenie, że dużo tutaj widzę w środku podczas jazdy, co jak na standardy Forzy jest mega, mega dobre. No i oczywiście nie sprawdzałem tego samochodu jeszcze gdzieś tam na wyścigach, jak sobie radzi, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie pokonuje się nim zakręty i nawet nieźle hamuje. Wow, teraz jechałem dosyć szybko i wyhamowałem. Zaraz zobaczymy sobie jego parametry, ile waży i tak dalej, ale mam wrażenie, że grubo powyżej 2 ton. Tutaj pewnie jest masa różnych rzeczy, które możemy sobie w tym samochodzie poustawiać, jak to w elektryku, ale zobaczcie, nie mamy tu wielkiego tabletu po środku, a jednak coś tam jest, jakiś tablecik, którego wiesz, możemy sobie tam używać i coś tam na nim zrobić. Tak czy inaczej, podejrzewam, że możemy sobie tyle różnych funkcji. Ja kiedyś oglądałem program o Rimacu Concept 2 i tam ziomek pokazywał, ile różnych funkcji my możemy sobie poustawiać w tym samochodzie. Ile różnych parametrów, na ile różnych parametrów mamy wpływ.
ale możemy też całkowicie casualowo tego samochodu używać, jeśli chcemy. Mamy sobie tryb driftu i teraz ja się zatrzymuję i albo naciskam klawisz G, albo naciskam gałkę na padzie. Zobaczcie, tylny spoiler nam się agresywnie podniósł. Samochód chyba nie osiadł jakoś mocniej, nie? Bo wiecie co? Zastanawiam się, czy twórcy Forzy zrobili coś takiego, że coś tam się w samochodzie zmienia. Na przykład blokuje nam się bardziej dyferencjał z tyłu, albo zwiększa kąt skrętu w samochodzie, jak włączamy sobie ten tryb driftowy. Czy po prostu jedyne co zrobili, to przełączyli napęd na tył i tyle. No właśnie, sprawdźmy sobie, jak z tym napędem teraz jest. Podjeżdżamy sobie do budynku. Ewidentnie teraz widać, że tutaj mamy napęd na tył. Okej. Przełączamy się w tryb. Mogę się przełączyć. O, teraz. Teraz przełączamy się w tryb torowy i uwaga. Jezus, to musi mieć bardzo dużo mocy. Zobaczcie, jak szybko te koła się obracają. Od miejsca praktycznie, nie? No dobrze, ale mamy tutaj jeden bieg i driftowanie elektrykami jest dość specyficzne, bo normalnie przy driftowaniu samochodem tutaj w Forzie, nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale podejrzewam, że podobnie. Tutaj jest tak, że używamy sprzęgła dużo, żeby sobie tam kopnąć, żeby wejść na obroty i tak dalej, nie? A tutaj jeśli chodzi o driftowanie elektrykami, to i prędkość obrotową jakby... Tylko prędkość obrotową regulujemy tym gazem, jakby no dziwnie to się tłumaczy, ale no... Gaz służy nam i za sprzęgło, i za gaz. Naprawdę no, tak to trzeba tutaj traktować w tej grze. Samochody mają ogromny moment obrotowy i da się nimi driftować, ale jest ciężko. I teraz zastanawiam się, bo mamy tutaj niby ten tryb driftowy, ja podejrzewam, że ten tryb driftowy to jest po prostu tak dodany do tego samochodu, on w rzeczywistości też istnieje. To nie jest tak, że to jest wymysł twórców Forzy Horizon, ale w rzeczywistości też coś takiego jest, oglądałem program na ten temat. Ale to jest bardziej do tego, żeby robić takie, wiesz, power slide, jakieś takie ślizgi na dużym, otwartym terenie, niż żeby robić takie precyzyjne drifty i tym bardziej uczestniczyć w jakichś zawodach, czy coś w tym rodzaju, nie? To jest taki tryb pokazowy bardziej. Ten samochód tych trybów ma więcej. Jak widzieliście, mieliśmy tam też konfigurację, w jaki sposób ma się zachowywać gaz, jeśli naciśniemy na depkę gazu. I pewnie to wszystko możemy sobie w tym samochodzie ustawić. No dobra. Mamy ten tryb driftu, ale wiecie co, ja pójdę w jakąś inną miejscówkę. Tak bez żadnego tuningu chcę sprawdzić, czy ten tryb driftu faktycznie tym trybem driftu jest i czy da się tym samochodem polatać. Przelecimy sobie tutaj rondo. O co ja się tu zobaczyłem? Ten samochód jest tak niski, czy jak? Nie, to jest po prostu Forza, no. To jest po prostu Forza, okej. Okay. Chodźmy sobie tutaj do ronda. Wiecie co, zachowuje się całkiem przyjemnie to auto, teraz jak sobie nim chwilę driftuję. Ale oczywiście tuning chyba jakiś zrobię, bo nie mamy tutaj tego, wiecie, zawieszenia driftowego i wydaje mi się, że kąt skrętu jest za mały w tym aucie. Mam nadzieję, że driftowe zawieszenie do niego będzie. A czy można go utrzymać w ślizgu i ten tryb driftu właśnie do tego jest stworzony, żeby sobie, o, taki ślizg zrobić na rondzie? Ale żeby zrobić coś takiego, wiesz, precyzyjnego, to raczej... No i też utrzymać się w tym drifcie nie jest łatwo. Łatwo jest przesterować za to. A, jest przester, okej. No dobra, na rondzie jest słabo. Chodźmy sobie, o, włączymy sobie tryb torowy i dojedźmy sobie do innych zakrętów. Bo na trybie driftowym bym chyba nie dał rady, no jak? Ale kopa to ma. Ja mam wrażenie, że trochę lepiej się prowadzi niż koncept. Okej, jestem teraz sobie... Już dojechałem, słuchaj. Teraz muszę z powrotem przełączyć się na tryb driftowy. Dziwnie. Za szybko złapał trakcję tutaj.
wejście na ręcznym słabo. Im trzeba tak powoli. Spróbujemy jeszcze raz. I trzeba tak powoli obrócić, bo już go później nie uratujesz, jak zaczyna ci rotować całe auto. Ciężko go utrzymać w tym drifcie ze względu na słaby kąt skrętu i bardzo dużą wagę całej budy, no nie? Przester. No to już nie mam co zrobić, bo jak mam taki już moment przed przesterem, to w normalnym spalinowym samochodzie sobie po prostu naciskam sprzęgło i samochód się prostuje, nie? Tutaj sprzęgła nie mam, driftowe, jest! Są driftowe zawiasy, okej. Okay. To jest duży plus, to powinno nam pomóc. Te driftowe zawiasy w Forzie Horizon 5 działają tak, że zwiększają nam kąt skrętu. To wprowadzili chyba dopiero w tej części, no nie? Mocy na pewno nam wystarczy, bo mamy tutaj 1893 konie mechaniczne, 2360 Nm momentu maksymalnego. Dla porównania, samochody diesla dwulitrowe, takie zwykłe, mają gdzieś w okolicach 320-300 Nm momentu maksymalnego momentu obrotowego. Tu mamy 2360! To jest coś nieprawdopodobnego, no. Wagę możemy sobie zredukować gdzieś do około 1781 kg. Co myślę, że możemy akurat w tym samochodzie zrobić. Zgadzacie się? Okej, samochód jest już ustawiony do driftu, ale zanim podriftujemy, pojedziemy sobie jeszcze sprawdzić V-Maxa. Jak widzieliście, tam nie mogłem nie mam teraz odpowiednich opon do V-Maxa, wydaje mi się. Ale raczej powinny dać radę, no. Już 400, o kurde! Wow, a tu mamy jeszcze dużo obrotów do wykorzystania. Co jest? Okej, to są opony driftowe niestety, więc opanować jest to ciężko. 52? What the hell? Ej, po tym driftowaniu ja go chyba przerobię jeszcze na ten... Na jakiegoś V-Maxa, bo... Ej, on z palcem w nosie? 450. No, a jakimś gównianym tuningu driftowym, nie? 455! What? Ja mam teraz ten tryb torowy włączony z napędem na 4 koła, ale tu jest osiągalne 460 i więcej. Wow! Ten samochód ma sporo zapasu jeszcze. Jakieś opony dragowe czy coś? Zaraz to wytestujemy. Okej, mamy rondo. Teraz sobie zobaczmy, co się stanie na rondzie. Przełączamy się w tryb driftowy. I tak, teraz mamy większy kąt skrętu, plus mamy tutaj napęd na tył, zablokowany dyferencjał, zredukowaną wagę, plus... Co jeszcze zrobiłem tam ciekawego? Utwardziłem zawieszenie, obniżyłem, wygląda sobie fura teraz w ten sposób. Mamy dystansę, opony driftowe i wydłużyłem dość mocno biegi, więc widzieliście, że mogliśmy osiągnąć jakąś szalaną prędkość maksymalną. Ale wydłużyłem te biegi też dlatego, żeby samochód nie miał jakiejś ogromnej mocy, gdy jedziemy z małą prędkością. To przy drifcie jest dosyć potrzebne. No i sprawdźmy, co się stanie. Okej, kąt skrętu czuć od razu. Widzicie, że jestem w stanie osiągnąć większy kąt skrętu teraz. Kąt driftu, przepraszam. I jestem w stanie uratować ten samochód jakby z takiego lekkiego przesteru. Okej! Jest różnica kolosalna na tych zawiasach. Myślę, że na spokojnie mogę teraz ten samochód jakby wprowadzić w drift na ręcznym i ten drift pociągnąć dalej. Wow! Okej, to działa.
Okej, tutaj przydałoby się, żeby ten bieg trochę skrócić, dlatego że jak jest taki super długi, to samochód, gdy już łapie tą trakcję, nie nabiera za szybko prędkości. I to sprawia, że czasami jakbym chciał pokonać driftem długi zakręt, jak na przykład tutaj, to on jedzie nieraz za wolno, nie? Zwłaszcza jak wychodzimy z driftu, o. Wychodzimy z zakrętu, o. Ja to chciałbym, żeby on się tak aż mocno nie zmulił. Więc zredukujmy sobie trochę ten bieg i może będzie teraz w porządku. Dajemy sobie pyk, zapisujemy. I zobaczmy teraz, co się stanie. Także co, zwiększyliśmy sobie moc. Wow, ale... Właśnie zaczął prostować gnój. Teraz z kolei chyba za dużo mocy. Szybko trakcję łapie. Nie, dobra, spróbujmy. Możesz ty, kurde, co mu się stało? Nie, no mam tryb driftowy. Tylko jedną rzecz zmieniłem, ej. Ej, czekaj! Ja zmieniłem tam w skrzyni biegów coś. Czy mu się włączył nawet na 4 koła teraz? Czekaj. Ej, zobaczcie! Ja zmieniłem tylko tam skrzynię biegów, a jemu się włączył napęd na 4 koła. Mam włączony tryb driftowy. Wow! Wiedziałem, że coś z dupią z tym samochodem. Okej, okay, a teraz? Włączyłem sobie tryb torowy. Okej, okay, mam napęd na 4 koła. I ponownie, tryb driftowy. Okej, okay, teraz jest dobrze. Haha, ty, jak masz włączony tryb driftowy i... zmienisz sobie te ustawienia, wiesz, na przykład skrzyni biegów, jak ja przed chwilą, to masz napęd, zmienia ci się napęd na 4 koła. Co jest? To jest jakiś glitch. No ale dobra, mamy już tryb driftowy, więcej mocy. I teraz znowu lata dobrze. Kurde, ale to jest dziwne. Pewno mieli jakiś problem, żeby dostosować ten samochód, wiesz. Żeby to dobrze odzwierciedlić w Fordzie, nie? No i oczywiście popełnili jakiś babok tutaj. Dobra, jesteśmy w mieście, więc jest ciasno. Uuu, to był dobry kąt! O, tu przeser wszedł. Dobra, jedziemy tutaj. O to mi chodziło. Że jest, że wiesz, lecisz sobie tak powoli, dociskasz gaz do końca i on wtedy tak wyskakuje. I po to skróciłem te biegi. Wow! Dobra, teraz jest czad. O, tutaj trochę przesadziłem, ale i kurde, i tak go wyratował. Tego drifta. Zobacz. Ole czad! No dobra, trochę wyleciałem na trawę, ale... Chodźmy tu jeszcze. Wiecie, ja to tak drift kojarzę bardziej z takim fajnym show, no nie? A do dobrego show brakuje... Czego nam tu brakuje do dobrego show? No dźwięku nam brakuje, ten samochód nie ma dźwięku, no. I zawsze jakakolwiek spalinówka będzie, no, ciekawsza do driftu, nie? Niż taki elektryk. Mam nadzieję, że będą jakieś inne napędy, które będą wydawały z siebie jakiś ciekawy dźwięk kiedyś tam w przyszłości i które będzie można zrobić do driftu, nie? Patrz! O, ale weszło! Ha! Da się tym driftować! No tylko, wiesz, jak pierwszy raz sobie zaczniesz driftować elektrykiem, musisz się przyzwyczaić do tego gazu. Oczywiście mówię tutaj do osób, które driftują sobie na kierownicy, bo na padzie to wiadomo. Włączasz sobie tryb driftowy, podejrzewam, że nawet nie musisz specjalnie bawić się ustawieniami driftowymi. Patrz! Prawie weszło! Wow! Ale był... To był naprawdę potężny kąt tutaj.
Redukcja wagi sporo dała, nad samochodem jest dużo więcej kontroli teraz. O, przester, ale na granicy. Dobra, zróbmy sobie jeszcze taki eksperyment for fun. Dajmy sobie tutaj szynę manualną ze sprzęgłem. Co wy na to? Zobaczymy, czy to sprzęgło w ogóle działa. Wiesz, sprzęgło by było mi tu potrzebne do tego, żeby... O, ale fajnie. Czekaj, może mi... Chyba zrobili tak, że nie da się w tym samochodzie włączyć sprzęgła. To by było naprawdę mega, mega fajne ze strony teamu Forzy. Tak, mam włączone sprzęgło. Jeszcze na chwilę sprawdzę inny samochód, czy działa mi sprzęgło w ogóle. Okej, sprawdzam. Oni naprawdę zrobili tak, że Nevera nie może wbić sprzęgła. Czad. Mega mi się to podoba. Naprawdę, to jest bardzo dobra rzecz. Bo ten samochód nie ma sprzęgła, nie? Ale wiesz, Forza na wiele rzeczy pozwala i w takich samochodach nawet, które nigdy nie miały skrzyni manualnej, możesz sobie w ustawieniach włączyć, wiesz, skrzynię manualną ze sprzęgłem. Będziesz miał sprzęgło, na przykład, nie wiem, Crown Victoria Ford, tak? W tamtym samochodzie, no, nie masz skrzyni manualnej. Nie była nigdy... Były tam może jakieś wyjątki czy coś, ale tak jak kupowałby się samochód, to nigdy go nie spotkasz z manualną, nie? Zawsze był z automatem V8. O, ej, to naprawdę fajnie loto. Wow! Wow! Ja jestem w szoku. Znaczy, nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych elektryków, jakim driftowałem do tej pory. Jest naprawdę mega, mega przyjemnie, powiem ci. Wow! Poza tym, że no, nie ma dźwięku, nie? To wiadomo, że już jest 90% mniej przyjemne. Ale wiesz, jak na elektryka to jest wow. Wszystko inne, spalinowe, no będzie fajniejsze do driftu. Wiadomka, to nawet nie ma o czym gadać, no nie? Teraz na ekranie udostępniam wam tuning tego trybu driftowego. Mojego, który zrobiłem dla osób, które sobie grają na kierownicach. A teraz zróbmy sobie jeszcze taki szybki tuning na VMAXa i na przyspieszenie. Spróbujmy zrobić taką wersję dragową. O, ale się fajna pogoda zrobiła w porcie. Tak wszystko pięknie wygląda. Wow. Tadzik, mega mi się podoba. Okej, samochód jest już gotowy. Opony dragowe są oczywiście. Samochód, waga zredukowana. Dałem nawet takie super lekkie felgi o 19 kg. Lżejsze od standardowych. No i co? Jesteście gotowi? To let's go. A, w sumie możemy użyć launch control, no nie? Kurde, działa! Czysta! Czterysta! Czterysta czterdzieści chyba 6 było, no nie? Przed skokiem. Co? O kurde, jak daleko poleciał. Wow. O kurcze, to dalej. Znaczy, dalej niż Camaro, które tutaj testowałem. Jest takie super Camaro dragowe, ono wydaje mi się, że... tutaj jednak chyba lepsze przyspieszenie miało to Camaro dragowe. Pójdziemy sobie jeszcze na mapę Hot Wheelsową i sprawdzimy to dokładnie. Ale teraz na zwykłej mapce, właściwie to może chodźmy z drugiej strony. Dlatego, że tutaj kawałek mamy z górki i w tym momencie, kiedy będziemy mieli już VMAXa, jeszcze z górki trochę pociśniemy i wyciśniemy ostatnie soki z tego auta, myślę. 400 już? Już 400. Okej, okay. 50. 55, 7, 8. Wow! O kurde, myślałem, że się zderzę. Pamiętajcie, opony dragowe mam, więc tutaj prowadzenie słabo. Było już 60 przez chwilę, nie? 60, patrzcie na licznik. 1.
nie wiem, czy Concept 2, ale nie, Concept chyba tyle nie leciał, co? On nie leciał 460, bo tak 400 chyba 30 i koniec. Nie pamiętam już. 4, 5, 6! Poleciał 466 na zwykłej mapce. To jest kolosalna prędkość. Ale ten samochód do tego jest i wiecie co? Mam wrażenie, że można go całkiem nieźle zrobić też na wyścigi, bo jak nie był w żaden sposób przeze mnie stunigowany, to całkiem dobrze mi się go prowadziło. Byłem w szoku. Ponad 2000 kg wagi, to nie jest typowe dla auta sportowego, przynajmniej spalinowego, ok? Ten sam tuning, wszystko to samo co na standardowej mapie. Włączmy sobie launch control, ty. Nie wiem czy to powinno tutaj działać, no, w tym samochodzie, ale włączę sobie, no. I lecimy, sprawdzamy. 79, płacz! Patrz co się dzieje z tym licznikiem! 71 było! Uuuu, ale nie było 500! Było 480 chyba jeden, nie? Gdzieś koło tylu. What? Ale nie było 500, a przypominam wam, Hennessey Venom F5 500 osiągał. I to na standardowej konfiguracji, bez żadnego tuningu, odciążania czy zakładania, wiesz, lżejszych felg. On osiągał tyle normalnie. Co powiecie na to? I tak uważam, że Rimac Nevera jest fantastycznym samochodem i świetnie, że pojawił się w Forzie. Ten tryb driftu, jeśli wspomożemy go naszym takim dodatkowym tuningiem, okazuje się, że jest całkiem niezły. I da się tym samochodem całkiem przyjemnie driftować, nawet na kierownicy. Spoko auto. Cieszę się, że jest. Wiecie co, ja bym mógł zrobić jeszcze jakieś takie porównanie do koncepta. Czy faktycznie ten koncept, czy dałoby się go zrobić tak na drift jak Nevere? Nie wiem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję wam, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Hej, jasne.